cały Będzin jest dzisiaj tutaj, na królewskim wzgórzu. Jest tutaj dzisiaj ziemia zagłębowska, województwo śląskie, jest Polska. Półwiecze, 50 lat, to za mało, aby się kimś nacieszyć, nasycić. To za mało dla najbliższych, to za mało dla przyjaciół, to za mało dla nas wszystkich. Dlatego jesteśmy zasmuceni, dlatego trudno nam mówić. Byłeś przedsiębiorcą, aktywnym i uczciwym. To jest potrzebne, żeby odnieść sukces w przedsiębiorstwie. I to przeniosłeś do polityki. Przez ostatnią dekadę taki byłeś w polityce, aktywny i uczciwy. To jest twój testament, który nam pozostawiłeś. Ukochałeś sport, swoją siatkówkę. Ten zespół będzie już grał w pierwszej lidze bez ciebie. Będzie także grał, aby ciebie upamiętnić. Może dlatego pokochałeś ten sport, bo to jest sport zespołowy. A ty rozumiałeś, co to jest zespół. Ty wiedziałeś, że niekoniecznie najważniejszy w zespole jest ten, o którym najgłośniej, który ostatni uderza zwycięską piłkę. Bo tą piłkę także trzeba odebrać i celnie podać. I taki byłeś w polityce. Pracowity, dzielny i skromny. I taki nam zostawiłeś testament. Urodziłeś się w Będzinie, w królewskim mieście Kazimierza Wielkiego. I tutaj spoczniesz, na królewskim wzgórzu. Nie będziesz więc leżał w narodowej alei zasłużonych. Ale masz swoją aleję jeszcze cenniejszą, złożoną z naszych dobrych myśli, wspomnień i nadziei. Dziękujemy Ci, Grzegorzu, że nie zapomnimy Ciebie.